Strzeżcie się, wy, którzy stajecie przeciw mnie! Jedyne, co pozostało po wspaniałym Tristram, to proch i duchy. Dekardzie Kane, jeśli cenisz swe życie, natychmiast stąd odejdź! Witaj, partnerze. Jestem Kit i od razu mogę ci powiedzieć, że w tym przeklętym miejscu nie znajdziesz lepszego przyjaciela ode mnie. Jeśli masz jakąś niepotrzebną broń, trochę złota albo jakiś kamień szlachetny, to w zamian dostaniesz ode mnie wyposażenie, jakiego będziesz potrzebować w czasie swoich wypraw. Witaj. Jestem Meshiv, kapitan tego statku. Wykonuję rejsy po bliźniaczych morzach, a czasem zawijam do królewskiego portu w zachodniej Marii. Ostatnio jednak nigdzie nie żeglowałem. Jerchym kazał mi czekać w porcie na wypadek, gdyby coś się stało. Ach, jej smerw pogrążony w myśleniu, to będzie arcydzieło! O wielki Matis, siedź spokojnie, ważniaku, i nie gadaj, bo nie będzie portretu! Gorąca zupa i bułeczki! Owiad, jesteś kochany, łasuchu. Niech twoje serce zawsze będzie tak wielkie, jak twój apetyt. Zaraz skończę! O, coś podobnego. Przecież to jakaś zaginiona korona. O la la, patrzcie, chłopaki, jaka elegancka lalunia. A niech mnie, chyba jeszcze tu nie byłaś, cukiereczku. Ety, ale ona ma naszyjnik. Ty, jak się tu dostałaś? Urwałaś się lokajowi? Szczęśliwie na przodzie jechał profesor Pat Patent. No, abyśmy nigdy nie trafili na gorsze przeszkody. Profesor Patent usiłuje wyprzedzić ponurą dwójkę, ale oni uciekają się do środków paranormalnych i na trasie robi się gorąco. Zaraz go ostudzimy. Jestem głosem Arktosa. Przynoszę rozkazy. Melduję posłusznie naszą gotowość, panie głosie Arktosa. Nad terytorium naszego ukochanego władcy pojawił się niezidentyfikowany intruz. Tak i jest, panie głosie Arktosa. I będzie leciał tędy. Tak. Arktos żąda, byście go pochwycili i przekazali mnie. A na mnie posypią się zaszczyty. Dzień dobry. Który z dwa pana zaczynać? A może chcecie dwa razem ja? Zostaw mi go. Skończymy raz, dwa i przejdziemy do następnego zadania. Tak, ale uważaj. On coś ukrywa. Jest bardzo dziwnie ubrany. O, suknia nie czyni druida. Zo, tłusta pan pierwsza, ja? Nie jestem tłusta. Zo, głód. Gruba pan. No nie. Dzień dobry, Automatiksie. Co za piękny dzień. Pachnie już wiosną. A tak. Kupujcie świeże ryby prosto z morza, świeże rybeczki! Kupujcie świeże ryby, rybeczki! Pachnie rybami, a nie wiosną. Powiedziałbym nawet, że cuchnie! Powiedz tylko, że nie są świeże! A pewnie, że powiem. Już idę. Wiecie, czytałem kiedyś o chłopcu, który zjadł ponad 200 opakowań herbatników w czekoladzie. I trzeba było mu robić płukanie żołądka. Biedny Denver, czemu ten Jerry nie przychodzi? 200 opakowań? Niemożliwe, nikt by tyle nie zjadł. Naprawdę, tak było napisane w gazecie, możecie sprawdzić. A obok był artykuł o plemieniu kobiet żyjącym na Księżycu. I ty w to wierzysz, naiwniaku. Jestem najbardziej złym, wściekłym i dzikim niedźwiedziem tutejszych gór i lasów. Górski niedźwiedź to ty? Ale jesteś taki malutki. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się bardzo mały, ale jestem odważnym górskim niedźwiedziem i niedostatek wagi nadrabiam swoją walecznością. Sądzisz, że ta gra jest trudna? Ha, nie grasz nawet w trybie hardkorowym. Zachowywanie równowagi nie jest łatwym zadaniem. Czasem trzeba kogoś znerwić. Ostatni raz powtarzam. Nekromanta i nekrofil to nie to samo.
Posłuchajcie nas. A zobaczycie, że to ja i jestem odbiorą tę nagrodę. Kiedy samuraj wejdzie na drogę, będziemy czekali z odkryciem naszych kart. Pozostaniemy w ukryciu. Nie zobaczy naszej niespodzianki. Postanowiliśmy z żoną sprzedać jej marzenie o piesku. No już przestań i pożegnaj się z tym marzeniem. Czy małe dziewczynki zawsze muszą być takie płaczliwe? To tylko jedno marzenie. Jedno, ale za to jakie? Świetny towar. Dziecięce marzenia są zawsze bardzo wysokiej jakości. To całe więzienie to przykrywka, co? Co pan plecie, panie Pchełka? Okrywasz hańbą to więzienie. Ile płacisz za to specjalne traktowanie? Za te wszystkie przywileje? Za wymykanie się nocą i powrót nad ranem z łupem? Coś panu powiem. Pan jest wariat. Lepiej nie wypieraj się wszystkiego, bo będziesz miał masę kłopotów i wylądujesz w więzieniu. A to niby co jest? Kolonie letnie. Siedzę w pojedynce. Nie wyszedłem z celi przez 2 miesiące. Słowo? Nie ukradłeś tych słynnych brylantów? Słowo daję, nie widziałem ich na oczy. Mam swoją farmę, mam swoją... Młodzieńcze, wkroczyłeś na prywatny teren. Proponuję, byś natychmiast stąd się wyniósł. Sądzi pan? Proszę czytać, rozczaruję pana. To moja własność. Miło mi cię poznać, młodzieńcze. Jestem papa Gotyk, sąsiad przez miedzę. Mów mi, papa. Widzisz, synku, pomyliłeś się. Twoja posiadłość jest tam obok. Spokojnie, panienko. Nic a nic ci nie grozi. Jesteś tutaj bezpieczna i na pewno będzie ci wygodnie. Przyniosę ci... O! Znowu ten twój fanklub, panienko Duncan. Sądziłem, że ostatniej nocy przekonali się, że nigdy nie dadzą mi rady. Nieznośne dzieciaki z przygłupim psem. Nie było ruchu w wyciskaczu, więc pomyślałam, że można by go na chwilę zamknąć. Sprzedaż spada. To zupełna tragedia. Jeżeli nic się nie zmieni, będę zmuszony przenieść cytrynę. To jest świetny pomysł i wiem, gdzie jest najlepsze miejsce. Tuż obok mojego ulubionego sklepiku na drugim piętrze. Wybacz, Catherine, ale w tym centrum może być tylko jeden wielki owoc. Przeniesiemy cię do jakiegoś domu towarowego. Dom towarowy? Jestem niezwykle zmartwiony, że moi kochani obywatele cierpią. To dlaczego do nas nie wrócisz, ty zachłanny łysobłudniku? Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, pomimo szumu krystalicznej górskiej wody padającej do głębokiego zimnego jeziorka. Z moimi szacownymi kolegami omawiamy tu wiele ważnych spraw. Wyciskacz do soku! Możesz zawsze napić się soku, kiedy tylko masz na to ochotę. Naprawdę pyszny, Winnie. Stęchły i kwaśny, aż mi włosy stanęły dęba. Tolga i Fatin, to wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? Uwaga! Zaświatowy ekspres w jedną stronę bez przesiadki do Trupiej Wólki, Czaszkopolis i Kostnicy Centralnej. No więc co dokładnie robisz? Cóż, ja robię figurki z baloników. Hej, chcesz jedną? Niespecjalnie. Rozumiem to jako tak. No to jazda. Patrzcie. To wodnik Szuwarek. Ale to w ogóle tego nie przypomina. Cóż, mnie przypomina. Król Artur i te jego uczty. Jedzenie w Anglii jest paschodne. Święta racja. Nie ma jak u siebie. Tutaj wszystko jest lepsze. Aha. Zrobimy sobie małe pikowanko. Czemu nie? Kto pierwszy zahamuje, musi pokazać smokowi kuku na muniu. Mleko. Mleko. Pani Mirko, chcę kupić mleko dla wielkouchego. Proszę bardzo, Nodi. Ile chcesz butelek? Chciał...
Nie pamiętam. Jedną czy dwie butelki? Lepiej kupić za dużo niż za mało. No to poproszę dwie butelki. Nie umiem naprawić tego zegara, Nodi. Nie potrafię tak zrobić, żeby działał jak kiedyś. Jeśli nie może działać jak do tej pory, może niech działa w nowy sposób. Myślisz, aby wykorzystać inne części, żeby działał inaczej? To byłoby prawie tak, jakby skonstruować zupełnie nowy zegar. To jest wyzwanie. Podoba mi się. Doktorze Klaff! Co? Jedynym sposobem przekształcenia tych robotów w machiny wojenne jest przekazanie im impulsów z mózgu inteligentnego człowieka, nowego członka plemienia Indian Amazońskich. Czyżbyś myślał o mnie? Nie, nie o panu, o gadżecie. Możemy się pobawić na przykład w chowanego. Chowanego? Jestem mistrzynią, rzec mi formidable. Dobrze, zobaczymy, więc chowajcie się, a ja... Ej, co to jest? Sztruksiku, to do ciebie. Obywatele! Wczoraj byliście na społecznym dnie. Hydraulik, sprzedawca aut, sędzia Sądu Najwyższego i kiepski uczeń. Dziś jesteście żołnierzami i obrońcami naszego miasta. Wszystko zależy od was. Ruszajcie! Panie Stinky, został pan oskarżony o zamach, napad na pociąg, kradzież bydła, ale co gorsza, o to, że zapomniał pan o dniu matki. Ojej, przepraszam! Za te wszystkie zbrodnie musi pan zapłacić. Zwracam się do ławy przysięgłych. Uzgodniliście już werdykt? Winny, winny, pan Stinki jest winny! Możecie tu zostać, dopóki nie naprawicie wozu. Dziękujemy, panie Duncan. Drobiazg, panienko, nie ma o czym mówić. W końcu to ja spowodowałem stłuczkę. Tyle dziwnych rzeczy wydarzyło się w Wyjcowie, odkąd zaczęły wiać te upiorne wiatry. Od jak dawna wieją? Od 2 miesięcy. A znacie przyczynę? Niestety, nie mamy pojęcia, skąd się wzięły. Kim pan jest? Inspektor Gadżet do pańskich usług. Niech mi pan nie dziękuje za odnalezienie. To mój obowiązek. Nie rozumiem. Jestem pańskim ochroniarzem. Wspaniale. Wie też pan, jak się stąd wydostać? Tak samo, jak tu weszliśmy. Przez te drzwi.